Cześć, tu Jacylinio. Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Football Manager 2012. Już szósty odcinek nagrywam dla Was, dla moich wiernych widzów. Dobra, przejdźmy do sedna. Terminarz oczywiście. Skończyliśmy na meczu z Guinamp. Albo jakoś tak. Tak, na 100%. No i co tu dużo mówić. Wspaniała seria. Same zwycięstwa. Jedna porażka, 2-0. Pierwsza porażka w sezonie. Na Tours, 1-0. Gola strzelił Wolf. Lehar, ciężki mecz. Wygrany, ładny comeback. 4-1. Spadkowicz, bo te już są na 100%. Pierwszym spadkowiczem. 2-1. Nimani i Olivier Fernblantner Tier, albo jakoś tak. W ogóle miałem bardzo złą serię. Wszyscy prawie moi środkowi obrońcy mieli kontuzję. Amar Jamal, Hanson, Afolabi i Kagelmacher. Wszyscy mieli kontuzję. Musiał grać właśnie Olivier, który u mnie jest bodajże czwartym albo piątym obrońcą. Chociaż umiejętności nie są aż takie złe. Aczkolwiek, no, nie jest rewelacyjny. Tylko Wolf był zdrowy. Ci już właśnie Afolabi, Kagelmacher, Hanson byli kontuzjowani, potem Jamal się dołączył. No, jak widać, jest dopiero ósmym obrońcą. Ma potencjał, ale nie gra źle. Jak teraz mogę wam pokazać. No, w meczach właśnie gra bardzo ładnie. Wysokie noty, jak na niego. Jest dużo warty. Dobra, nieważne. No, no to 2-1. Tu wystawimy rezerwy, bo grałem po tym trudniejszy mecz. Lema 2-1. Tak, dobrze widzę. Julii, tu już wystawiłem, no, już pierwszy skład bardziej. No i wygrali. Dobra, Nantes 3-1, tu znowu wystawiłem. A nie, tu wystawiłem pierwszy skład. No i dwa gole Nimani. Znaczy pierwszy skład. No, drobne zmiany. I znowu Wolf gola strzelił. Wystawiłem tak pół na pół skład. No i tu miałem wspaniałe losowanie w półfinale Coupe de France. Trafiłem na trzecioligowca. No i wygrałem 5-0. Wystawiłem rezerwowy skład. Taki skład, jaki umiałem właściwie. No, mieszany. Z rezerwowego by na pewno Jamal, Oliver. No, Dirar ostatnio nie grał, tylko Alessandrini. Makengo 9-3, oczywiście dwa gole strzelił. Verratti 8-8. No, ładne, ładnie. Gole strzelił, no, Samobój, Atabare. Rochenbach. Pokażę wam oczywiście jego bramkę, ponieważ znowu zawalił. Zawalił. Dobra, wyrażę się trochę niekulturalnie. Zajebał taką bombę, że oczywiście on to ma w ulubionych, ale coś mu te strzały coraz częściej tak wchodzą. Już bodajże trzeci taki gol z dystansu jeszcze dobił przeciwnika. No jak widać po statystykach, byłem nie do powstrzymania. Po notach też. Jeszcze Rochenbach wszedł z ławki. Dobra, co wam będę gadał, pokażę wam tego gola. Jak oglądałem w 3D, to jeszcze widać lepiej, ponieważ ta piłka jest podkręcona bardziej. Bardziej widać w tej kamerze 3D, ale nie będę wam pokazywał, bo będą lagi. I nie będzie tak pewnie dobrze widać. No, tu ledwo co Apiach przyjął piłkę. Rochenbach, Verratti. No i jeb. No i co tu dużo mówić. Ten gość mnie zadziwia. Bodajże już jego wartość wzrosła. Jakiś klub z Brazylii go chce kupić. No, 2,5 miliona. Bodajże Internacional chciało go kupić. Internacional. Oczywiście nie mylić z Internacionale. Chyba ten klub. O, nie jest napisane. Ale wyrażał się menedżer, jakiś menedżer właśnie, że chce go kupić. Ja oczywiście odpowiedziałem, że
za żadną cenę go nie puścimy, bo jest u mnie niezastąpiony. No i tu wygrałem mecz finałowy Coupe de la Ligue 2-0 na Olympique Lyon. Tu zagrałem najmocniejszym składem, jaki tylko umiem. No niewątpliwie miałem trochę szczęścia. Miałem tylko 4 celne strzały, oni mieli 3, tylko że oni grali w osłabieniu. W 47 minucie obrońca czerwoną kartkę dostał. No oni zagrali pierwszym składem, powiedzmy. No tak, pierwszy, nie oszukujmy się. No, no i co był tu jeszcze? Bandalowski bater meczu. No tu wystawiłem najmocniejszy skład i wyjątkowo zagrałem taktyką 4-5-1, ale bez ofensywnego pomocnika, ponieważ bałem się, że będzie pogrom i wolałem już wystawić defensywnego, właśnie Mendy. Nie zawiódł mnie, chociaż ma ocenę najgorszą, prawie. 6,9 to niezła ocena, ale grał ładnie, czyścił. No, Alessandrini, no, German jak zwykle, tylko 7-0. No i wygrałem. I dzięki tej wiktorii będziemy grali w Lidze Europejskiej w następnym sezonie. Oczywiście nie faza grupowa, tylko trzecia runda eliminacji, ale z tego co ja pamiętam, są 4 rundy, więc już tylko 2 zostały. No i strasznie się z tego cieszę, bo to był mój cel, żeby w drugim sezonie awansować, ale udało się szybciej. Niewątpliwie chłopaki zasłużyły na tą wygraną. Naprawdę grali ładnie. Mieli takich przeciwników jak Bordeaux, właśnie Lyon, Lille. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat ten puchar. Ale niewątpliwie starali się. Ta czerwona... Mieli dużo szczęścia, sami widzieliście. Najpierw w 120 minucie gol. Po drodze w innym meczu. Potem czerwone kartki. Właśnie czerwona kartka w finale. No już ustawiła potem mecz. Nie oszukujmy się. Moi szli na 2-0 i obrona Częstochowy. No i następny mecz. Tragedia. 2-0 na FC Metz. Pierwszym składem. Nie wiem co powiedzieć. Dlaczego tak zagrali? Może byli zmęczeni. Na ten zespół nie wygrałem meczu. W pierwszej rundzie u siebie było 2-2 albo 1-1, był remis na pewno. I tutaj gola mi na dodatek strzelił, a tu nie jest napisane, tylko kto z moich... Cholera, zły mecz. Co mi się rzuciło w oczy? No, mieli przewagę, potem kontuzja właśnie Dżemala. No i to już ta kontuzja właściwie ustawiła. Osłabienie obrony zdecydowane, bo miałem tylko tego Oliwiera. No i tu, no było 1-0, potem już strzeli, bo już chłopaki były załamane. Byli. Mieli, no już nie wierzyli w zwycięstwo. Gola strzelił Diaz, on jest wypożyczony z naszego klubu. Nie pokazywałem go wcześniej, bo już jak założyłem grę, to on już jest na wypożyczeniu. Nie jest taki zły. Chociaż dobry też nie jest. No, swoje gra, pewnie go sprzedam. Na jego miejsce pewnie kogoś innego znajdę. Mam na rynku patrzoną jedną osobę. Musiałbym milion zapłacić, ale nie mam pieniędzy. No i tu zagrałem mecz właśnie na Lechar. 3-2, właśnie comeback. Znowu na ten sam zespół. Nie, przepraszam, tu nie było comebacku. Tylko w tym meczu był comeback, bo przegrywałem 2-0. I w drugiej połowie mecz życia rozegrał. No w zasadzie nikt nie rozegrał meczu życia. Ale strzelili. Rochenbach, czerwona kartka, właśnie dlatego nie zagra w finale na Marsylię. No i te kontuzje, nie mam kim grać w obronie. Co szczerze, ten mecz przegram, ale to już trudno, mi nie zależy w ogóle. Już wygrałem puchar, podwójna korona, no zostałem mistrzem. No już pierwszy spadkowicz, co najśmieszniejsze, na ten zespół Stade Lavallois. Też nie wygrałem żadnego meczu, a mimo to są dopiero na 19 miejscu, więc co na mnie grali tak dobrze, a nie umiał się utrzymać. No na Lens też nie wygrałem, ale to już trudno.
I co jeszcze mam pokazać? Właśnie, jest. Ale wstyd. Statystyki. No i co? Średnia ocena najwyższa. Makengo. Ten gość to killer. 4 mecze, 3 z ławki, 8 bramek, asysta. Na wstępie Nimani, wbrew pozorom, swoje strzela. Oliver. Oni grali na słabszy. No, nasz bramkarz. No, ocena mu spadła. Dżemal. Oni mało mecze grają, ale z tych co najwięcej właśnie to Wolf. Wolf Cavelas, 18 asyst. Jezus. To jest nienormalne. Dirar. Juli. No i same po 7 coś. Mandalowski. Dobra. Asysty. Cavelas, Alessandrini. Germain. Juli. No i Korgnet, właśnie ta liczba wzrosła, dzięki Bogu. Bramki, Germain 19, Juli 16, Nimani 11, Makengo 8. 8, potem 6, no sami widzicie, dobra, nieważne. Dobra, to wszystko, zagramy właśnie mecz finałowy. Pozostałych meczy już wam nie pokażę, bo i tak zostałem mistrzem. To już nie ma żadnego wpływu. Zagramy 4, właśnie znowu 4-5-1. Mendy. Mam nadzieję, że nie stracę goli. Może uda się wygrać. Chociaż mi to już właściwie obojętne. Chociaż punkty menedżerskie by do mnie wpadły do mojej kieszeni. Ale będzie strasznie trudno, już widzę po składzie. Mandanda. O kurde. No wiecie kto to jest, dobry talent. No już nie jest talentem. W FM-ie 2010 gra w Osasunie. Były zawodnik klubu właśnie Nkulkalu. No dobry jest, chciałbym go. No i z tych zawodników Deni przeszedł. No właściwie cały atak Valbuena i oczywiście Jordan Ajew. Chociaż nie jest. Nie ma dobrego, jakby miała wykańczenie akcji 14, pewnie już grałby gdzie indziej. Ale popatrzcie na to fizyczne. To jest bodajże syn, albo kuzyn, nie, syn. Syn bardzo znanego piłkarza. Abedi Pele właśnie się nazywał. Też grał we Francji. Też chyba w Marsylii. Bodajże jest w liście Pelego. Bo Pele bodajże w 2005 roku dał właśnie dał wypisał 100 najlepszych piłkarzy żyjących. No i z każdego kontynentu tam jacyś są. Bodajże też są kobiety dwie. Brazylijka na pewno, chyba Marta i ze Stanów Zjednoczonych. No dobra, tak, nie wracajcie do szatni bez pucharu. Wiele szczęścia przyda się wam. Pokażcie mi, co potraficie. Dobra, waham się między tymi dwoma. Dobra, żarliwy. Wierzę w twoje umiejętności. Wierzę w twoje umiejętności. Damy standardowa. Damy kontratak i piłka na wolne pole. To będzie dobre. Strzelimy gola z kontry. Może. Albo przegramy te 3-0. Będzie druga porażka i kaplica. Jesteśmy w Lidze Europejskiej. Mam nadzieję, że w następnym sezonie dostaniemy znowu pieniądze na transfery. Kurczę, Mendy nie. 51 sekunda, skubany, szybki jest. Pewnie dostanie czerwień. No, widzę, kartki lecą jak pojebane. Wspaniale. Obrońca. No, mój najlepszy lewy obrońca. Mój najlepszy obrońca, nie oszukujmy się. Dam pauzę, bo coś za wolno leci. Dobra, możemy oglądać. No i wdupiamy 1-0. Tak jest.
musimy przegrać ten mecz. Tak jak myślałem. Mam to gdzieś, tak naprawdę. Ta Verratti, co on pierdoli, nie było spalonego. Ale dobra. Wdupiamy 1-0. Mecz jest już według mnie przegrany. Marsylia jest w tym sezonie bodajże na trzecim miejscu w lidze i są zdecydowanie w lepszej formie niż Olympique Lyon. Szczerze powiedziawszy, nie będę się w ogóle przejmował. Podwójna korona mi już wystarcza, mistrza zdobyłem. No, kolejna żółta kartka, no zawodnicy moi szaleją, widzę. W ogóle sędzia coś pojebany, wszystkim kartki rozdaje. Będziemy w lidze europejskiej, choćby w eliminacjach. Dobrze, kurwa. Dobrze, że nie było karnego. Bramkarz by czerwono dostał. Długi wyrzut. Teraz może kontra jakaś. Tak, teraz skrzydłem. Ale German na skrzydle? What the fuck? Teraz Verratti. Teraz powinna być czerwona, bo to było od boku. I na dodatek przerwał akcję groźną. Może teraz będzie brameczka? Co ludzie. W lidze europejskiej moglibyśmy zaszaleć. Nie powiem, że nie. Mamy dobry skład. Potrafimy wygrać na taką właśnie... taką Marsylię chciałem powiedzieć. Potrafimy wygrać na właśnie Olympique Lyon. Na Lille. To nie są słabe zespoły. Są gorsze, to na pewno. No teraz... No, kolejna żółta kartka. Nie. Mają farta. Szkoda. Mogła być z tego bramka na 1-1. Ale z tego co widać, mecz jest w miarę wyrównany, chociaż sędzia jest pojebany. Wszystkie kartki rozdaje. Ja nie będę się w ogóle przejmował, jak przegramy. Byle nie wysoko. Bo to tak potem boli jednak, jak tak 3-0, 4-1. To już tak smutno się trochę robi. Znaczy z drugiej strony, no już 2-0 przegrywam. Oczywiście. Pierwszy raz zobaczycie, jak przegrywam mecz na żywo. Dobra, opierdolę ich w szatni. No, tak zwany killer rogi. Tego się nie da obronić. Oczywiście. 2-0. Trochę w statystykach oceny im spadną. Dobra. 2-0. Mam nadzieję, że tak się skończy, bo to on gdzieś już tak naprawdę. No i mogli oczywiście zagrać lepiej. Dobra, bramkarz jest najmniej winny. Dobra, asertywny. Dobra, agresywny, będzie zlewka. Dobra. Damy ofensywę. I gra piłką. Niech chociaż strzelą bramkę na 2-1, honorowo. Legwiński. No co ty nie powiesz? Idiota. Nie, Wolf i Julie grają... Nie grają najlepszego meczu. No co ty nie powiesz? Legwiński, kretyn. Ale chociaż Polak ma... Znaczy, ma korzenie polskie, więc nie by... No, kurwa mać. Co oni robią? Ja pierdolę. No co za błąd obrony. No i kto? Kagelmacher po kontuzji. No i Mendy się wjebał, idiota. Co za kretyn. Tak to by nie było gola. Dobra, 3-0 w dupie. Jest coraz lepiej. A tak dalej będzie 4. German. Dobra, zmiana, bo to nie ma co się już denerwować z debilami. Dobra, żeby... Dobra, niech zapier... Dobra, ci co mają żółte kartki. Dobra, jeszcze tego... Nie, Wahirura jest słaby. Barazit. Co jest? Jest... Jestem nerwowy, ale co się dziwicie? 3-0 w dupę. Chociaż mi to już właściwie mam wyjebane. 3-1.
trzy zmiany, trzy. A, bez rozmowy. Mam to w dupie. Dobra, w jednym skrócie. Teraz podsumuję sezon, bo już nie będę nagrywał odcinka w tym sezonie. Tylko nagram wam na rozpoczęcie drugiego sezonu w Ligę One. Dobra. W pierwszej lidze nie będę mówił Ligę One, bo nie jesteś w Anglii, tylko we Francji. Co by tu powiedzieć? Właśnie, podsumowanie sezonu. Wygraliśmy ligę na pierwszym miejscu. Jestem z siebie dumny, chociaż to nie jest jakiś mega sukces, byliśmy faworytem. Ale jak sami wiecie, w rzeczywistości AS Monaco po pierwszym sezonie po spadku nie awansowali od razu. Awansowała Bastia. Wiem, że Bastia miała pierwsze miejsce i to właściwie tyle, więcej nie pamiętam. Wiem, że Monaco nie awansowało. Dobra, właśnie podsumowuję. Wygraliśmy mistrza, wygraliśmy Coupe de la Ligue po dosyć łatwym boju, chociaż z Lille było łatwo, bo czerwona kartka, finał też czerwona kartka, no miałem szczęście. W następnym sezonie mam nadzieję, że też coś wygramy oprócz, nie wygramy ligi, nie ma bata, z tym składem nie da się wygrać. Chociaż wszystko się da, powiadają. Nie, ale byłoby naprawdę trudno w pierwszym sezonie. Chyba, że bym oszukiwał. Safe o karniak. Nie. No chyba, że safe and load. Teraz prawie by Verratti strzelił. Dobra. 3-0 przegrywam. Będzie za 4. Moi kompletnie nic nie grali. No już wiedzą, że nic ich nie czeka, właściwie. No, same żółte kartki. No, koniec meczu. Dobra, teraz mogę naprawdę już podsumować. Zagrali podobno o wiele lepiej. Tak. Dobra, jestem głęboko. Właśnie teraz zamilkłem. Dobra, wygraliśmy jeden puchar, drugi przegraliśmy finał. Jak na pierwszy sezon jestem bardzo zadowolony. Kurczę, ale przegrana. Najwyższa przegrana w sezonie. Miałem 5 celnych strzałów, oni mieli 8 i 3 bramki. No. Królem Szczelców został jakiś nieznany dla mnie gość. No, Makengo. Jestem zadowolony. Drugoligowiec. No, Remi Ajew, dobra. Po meczu. No, Tzavelas jeszcze, no nieźle. Mendy też zjebał, myślałem, że będzie lepiej grał. Dobra, przegraliśmy, trudno. Blank. Kibice ryczą. Oczekiwania i tak było, i tak były na półfinał, więc i tak jest dobrze. No bramkarz akurat nie zjebał przy tych bramkach. No Kagelmacher po kontuzji, ale i tak miał więcej kondycji niż tamci. No i spadło mu siła, niestety miał 19 i coś temu jeszcze spadło. Wartość na pewno mu spadła. No Germain też zjebał, nie oszukujmy się. Nic mu nie wzrosło. No dobra. Nie można wszystkiego wygrywać, oczywiście. Po prostu już się przyzwyczaj. O, musieliśmy wypłacić 175 tysięcy. Ale nie piszę, ile zarobiliśmy. Właśnie finanse wam pokażę. No, kreseczka. Powiedzmy, że spada. Ale nasz kochany prezes Dimitri jakiś tam Ryboliew 2 razy nam zapłacił, znaczy zapłacił, wpłacił nam do kasy po 10 milionów,
Albo 13. 13 i 10. No i stan konta. No mamy ujemny zawsze. Dobra, mamy ujemne. Ale 26 milionów obroty. Wydatki mamy w pizdu duże. 28, ale to wzrośnie, bo pewnie więcej ludzi będzie przychodzić na mecze i wiecie o co mi chodzi, wszystko wiecie. Dobra, w tym sezonie, na ten sezon już wam podziękuję. To by było na tyle. Te mecze, one są już nieważne, mogę wszystkie przegrać, mam to gdzieś. Na Troje pewnie już przegram. Dwóch trudnych przeciwników, reszta do zjechania. Tak będę faworytem w każdym meczu. Dobra, dwie porażki w tym sezonie, póki co. Kilka remisów, ale jestem z siebie zadowolony. Wygraliśmy ligę. Mogło być gorzej. Chciałbym wszystkim podziękować za obejrzenie kolejnego odcinka, za komentarze, za to, że pamiętacie o tych odcinkach, żeby sprawdzić, czy może wyszły nowe. Dziękuję, że wytrzymaliście te 6 odcinków. Pozdrawiam wszystkich, co nie. Tych, co nagrywają, tych, co oglądają, no wszystkich, co nie. Między innymi Cassie, właśnie, Bart, któremu się save zepsuł. Znaczy, na YouTubie ma. Kiks, właśnie, na YouTubie ma hipopotam, albo jakoś tak. Hipopotamika? Jakoś tak. I tam jeszcze było kilku ludzi. Coraz więcej jest let's playowców. No dobra. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pewnie za parę dni. Muszę teraz się porządnie wyspać. I na imprezkę. Dobra. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siema.